What? 3, 4 Ja! Co to ma być? Co to za ekran? Czy ty podglądałaś nas tutaj? Gdzie? Czy tu jest mama? Kiedy jest ci smutno, kiedy jest ci źle, to pamiętaj, masz godzinkę. Siemano Pierony, witam w kolejnym odcinku Rodzinki. Czy chcielibyście, by w następnym filmie pojawił się Lil Kacpi? Jeśli tak, to zostawcie właśnie teraz łapkę w górę, a gdy dobijecie ich 11 tysięcy, to Lil Kacpi zrobi dla nas nowy rap. Zmieńcie kolor przycisku subskrypcji Pierony, jedne z czerwonego na szary, bo musi być szary, żebyśmy dobili do końca wakacji 900 tysięcy subskrypcji. Pieroniaste Pierony, szykujemy dla was powrót epickiej fabuły w takiej jakości, że oszalejecie z radości. A to wszystko dzięki firmom Lenovo oraz X.com, które wyposażyły nasze nowe studio w tego oto potworka. Jeśli zastanawiacie się, jakiego laptopa kupić i szukacie czegoś mocnego do gier i nauki, to wbijajcie proszę w pierwszy link opisu tego filmu i sprawdźcie ofertę X.comu na najnowsze laptopy Lenovo. Całą rodzinką polecamy gorąco, a teraz uwaga, kończą się wzory na sklepie. Kliknijcie w prawym górnym rogu i zamawiajcie legendarne wzory z Kubusiem, Kasią i Tosią, bo takiej okazji już nigdy nie będzie. A teraz zobaczcie, jak znalazłem tajną bazę mojej córki w moim domu! Napiszcie w komentarzu słowo lalka, to przypnę wam serduszko. I nie mówcie nikomu o tym, co za chwilę zobaczycie. Okay. Dzisiaj pobawimy się lalkami. Założę sobie tutaj moją sukienkę różową. O, pięknie wyglądam. Zasunę szufladę i chodź małpko, masz na imię Leonard dzisiaj. I będziesz tutaj kolegą Adriana, który podrywa dzisiaj Jessica. Rozumiesz to? Idzie dzisiaj z nią na randkę. I będą się... Czekaj, chodź. Całować, rozumiesz to? Chodź małpko, patrz, teraz właśnie będzie ta chwila, idą na randkę, rozumiesz? Patrz, wezmę sobie tutaj Jessicę, posadzę obok Adriana i teraz patrz małpko, właśnie teraz sobie gadają. Co? Halo, Małgosia? Jak to? No nie, no Małgosia, nic nie widziałaś, biorę te lalki, nic nie widziałaś. No nie, mów tak, no Małgosia, no. Nieprawda, no. Nic nie widziałaś, no tato, no chodź. Zobacz, kochanie, będzie znowu nowa fabuła z Miltonem, ależ to, no, widziałaś? No dobrze, no, a to ma fabuła do tego, że na przykład nasz dom wygląda tak, jak wygląda. Nie, nic nie wygląda, już prasuje, kochanie, tak jak kazałaś, prasuje, no. Ale co ma prasowanie, bo żeby na przykład przydał się remont sypialni? Ale słuchaj, skarby, troszeczkę wyświetlenia spadły, nie ma tyle łapek, widzowie nie zostawiają w ogóle tyle lajków, co kiedyś. Wiesz, Marcel i Beata, twoi rodzice, to mieli bardzo dużo pieniędzy, prawda? Marcel i Beata dostawali tych coinów tyle, że hej, a my tak łatwo nie mamy. No tato, no, czemu tak jest, no? Co się znowu dzieje? Ja nie mogę przejść, no tato, co się dzieje? No co tato, no? Jakąś bazę i nie podsłuchuje. Jaką bazę ma? Naoglądałeś się tych youtuberów, co robią te filmiki głupie z tego Minecrafta, co po jakieś bazy tajne. Jaka? Mnie podsłuchuje. Ale jaka baza, Jasiek? Bardzo ważna rozmowa, ty nam przeszkadzasz. Idź do swojego pokoju i się ucz, no. Małgosia go podgląda. Co ten YouTube robi z ludźmi? Co oni oglądają? Jakieś robactwo w głowie, no. Jakie szkoły znowu? Nie przez szkołę, przez tych youtuberów, te miniaturki z tymi ukrytymi bazami, no. No, dokładnie, w ogóle to ja bym powinien do roboty pójść. O, tak mi się wydaje. A może ty byś do roboty poszedł, a nie dziecko tam do roboty poszedł. No Jezu, no. Ja prasuję, właśnie jestem w pracy, no. No to prasuj szybciej. Matko, co za patologiczna rodzinka się z tego zrobiła. Może nazwiemy to patorodzinka w ogóle, co? Może tak zmienimy tą serię? Ja muszę też zacząć być stanowczy. Ty poza mnie krzyczysz, no. Nie, co? Ja ci zrobiłam, Piotrek, już mnie chyba nie kochasz. Kuba po prostu, on mówi, że on ze mną zrywa, rozumiesz? On ze mną zerwał i skoczył do tej wody. Ja nawet nie wiem, gdzie on teraz w tym momencie jest. Słuchaj, ale słuchaj, ja sobie znalazłam nowego w ogóle chłopaka. Umówiłam się na randkę, naprawdę. I... Czekaj chwilę, Daria, bo tutaj... Małgosia, gdzie ty jesteś? Co, nie podsłuchujesz? Gdzie ty jesteś? Przecież... Nie ma mnie. Nie. No przecież cię słyszę, jak cię nie ma, jak cię słyszę? O, matko! Małgosiu, czemu do mnie? Małgosiu, jestem zajęty! No... Co? Chłopaka sobie znalazła! O nie, ona umówiła się z innym? Muszę do niej zadzwonić, no bo jak to tak? Małgosia, gdzie ty jesteś? Nie ma mnie! No przecież cię słyszę, jak cię nie ma! Nie ma! Co? Poczekaj, matko, ktoś do mnie dzwoni. Dadziu! Halo, kto dzwoni? Halo? To ja, Kuba. Dzwonię, Kuba? Bo wiem, że się umówiłaś z jakimś chłopakiem. To?
Skąd ty to wiesz? Nieważne skąd. Jak to nieważne? Ważne, przecież to jest moja prywatna sprawa. Poza tym, Kuba! Dlaczego mnie zostawiasz w taki sposób? Ja cię zostawiam! To ty ja żeś skoczył z, nie wiem, z jakiegoś parowca w ogóle! Skąd? Nawet nie rozumiem, co ty tam w ogóle mówisz? Ja nie rozumiem. Pewnie, żeś się tak obrzał, że nawet już nie możesz mówić, co? Jakubie, ja po prostu nie chcę cię znać! Do widzenia! Małgosia! Małgosia, gdzie ty jesteś? No, nie ma jej tu. No, Sylwia, Piotrek, gdzie... Weźcie już, ogarnijcie tą swoją córkę. Oprasowałem już wszystkie twoje Piotr! Ciuchy. No, hej, co to ma być? Tylko żona do mnie może mówić być? Piotr. Jasiu. To jest ja, co się stało? Co jestem twoją krzyczysz? Siostrą. Sylwia, dobra. Ja. Słuchajcie. Możecie się nie kłócić. No to dobra. Jest nasz dom, więc trochę grzecznie, siostra. Muszę ci uświadomić, że twoja córka, twoja kochana córeczka. No, Małgosia, co? Podsłuchuje mnie i jeszcze się bezczelnie co? Szczerzy i... Co wy macie z tym podsłuchiwaniem? Małgosia, się jak no, i jaś był też tematem. No dosłownie stoję u siebie w pokoju dobra. I ona... Ja rozmawiam, Jadwigo, a ona się... Jadwigo, wiem, że lubisz... Ty do mnie mówisz. Jadziu, posłuchaj, kochana. To, że ty zerwałaś z Kubą, nie upoważnia cię teraz do jakichś takich... Kochanie, widzisz? Kochanie, przytyłaś? Proszę. Nie możesz przejść przez... Nie, żartuję. To ja dzwonię normalnie z koleżanką sobie, rozmawiam, a Małgosia coś tam się śmieje i się... I powtarza to, co mówię. Ale ona jest... Coś jest wydawało, ona, no. Wydawało ci się, to jest mały proszę dom, ma mamy dziób. Albo nie, w sumie to mi się nie chce. Dobra, idę do siebie. Idź do dziękuję siebie. Bardzo, mam no. nadzieję, że się zaopiekujecie nią, zaopiekujemy Sylwia. Błagam. Ale zaopiekujemy się nią. Idź już. No, dobra, proszę, tak, fajnie. Kiedyś... Fajnie się tak zbywa, no, siostry, co? Tak fajnie, no fajnie. Jesteś moją siostrą, kocham cię, ale idź sobie. No cześć. No to skoro już odeszłeś od ten, to możemy pójść zobaczyć nasz pokój. Wiesz, że naszą sypialnię. Sysiu, kochana, odszedłeś, nie odeszłeś, okej? Okay? Przepraszam, odszedłem. No więc świetnie, co ty chcesz teraz zobaczyć? Co chodź, zobaczymy, dobra, może coś, nie, ja nie mam... żeby ustalimy. No kurczę, Piotrek, ale ja nie mam żadnych ja mam na remu, podłodze mam... spać? Słuchaj, widzowie ja nie... ja mam na podłodze spać? Miałem, powiedziałem ci, widzowie nie zostawiają no dobrze, wystarczającej no, ale ilości bitcoinów, czyli lajków. Jakieś łóżko, no. Kochanie, mam genialny pomysł, twój mąż jest genialny, wy. Będę no żebrał lajki przez całe 10 minut. Nie, żartuję. Kochanie, widzowie, czy możecie zostawić. Nie wiem, ostatnio nic przydałoby nie się. Jak Marcel żebrał, to dawaliście. Jak ja żebrzę, to piszecie, że jestem hamem i nie być mogę. Być może do roboty nie, poszedł, a no nie pójdę do roboty. Słuchaj, mam ale nie, mam genialny pomysł. Nasza córka jest jeszcze mała, prawda? Jest małym bebolem, małym bebokiem, Małgosia jest małym brzdącem. Mieliśmy jej ostatnio kupić tablet, żebyśmy mieli trochę spokoju. Ale nie kupimy jej tego tableta, a zamiast tableta kupimy ten pokój. Tak! Co to było? Co to? Czy ty coś słyszałaś? Halo? No. Małgosia? Małgosia? Ej! To nie ja! Piotrek? Ona ewidentnie chyba rzeczywiście nas podsłuchuje? To może jednak Jasiu nie kłamał. Co? Ty... Idź to zobacz, ja chyba jej muszę poszukać. Idź, poszukaj. Małgosia! A ty co? Ktoś tutaj nie zasługuje na... Gdzie może być tajna baza w pokoju mojej córki? No co za po prostu świat, tajna baza w pokoju mojej... Nie, muszę Jaśka poprosić. Jasiek, chodź mi jednak pomóż. Ale szukać. Nie, dobra, no, musi mi pomóc, bo on zna sekrety swojego pokoju. Właśnie. Tak? Szukaj. Gdzie może być tajna... To nie jest jakaś komenda, no. Jaka komenda? No w sensie, sam się tak mówi, szukaj, no. Tajne bazy są, no dobra, przyznaję ci. Gdzie jest no twoja siostra? Widzisz? Gdzie ona jest? Tak, klikam tutaj, nie ma podbiórki. Muszko klikam, łóżko, nic się nie, nie dzieje. Małpyk. Nie. Dobra, jestem przekonany, że... Gdzie? Nie, też nie. No skaczę po tym, nic się nie dzieje. Tu szybko szuflada jest jakiś... Królik też nie. Też nie. Światło nie, też nie. Ten też nie. Nie. Dywan, na bank pod dywan. Zwijamy dywan. Zwijamy dywan. Czekaj, no nic nie ma. Klikam, no nie ma, no. Klikam całą podłogę i nic. What? Co? Co? Jakby... Chyba znaleźliśmy? Co? Czekaj, odejdź, ja muszę to zobaczyć. Odejdź, to się... Ona naprawdę... Czy Małgosia w tym wieku... Czy... Ty... Jak? Ja... Słuchaj, ale jakie ty masz sekrety? Ja już teraz ze wszystko wierzę. Jakie ty masz ja sekrety? Nie mam sekretów. Mów, ja jakie nie masz mam, sekrety? Nie mam sekretów. Mów, jakie nie masz mówię. Sekrety?
Nie mówię. Masz coś przede mną, ukrywasz? Nielegalne rzeczy robisz? Niedobre w twoim wieku? Jakie nielegalne, no? Nic nie powiem mamie, nic. Sekret. Jaki sekret masz? Nie powiem mamie, no możesz mi powiedzieć. Ja nie słucham cię. Ja jakby mały też miałem sekret, no proszę. Nie słucham cię. Dobra, nieważne, słuchaj, musimy zejść. Poczekaj, ja jeszcze raz to chcę zobaczyć. Jak to w ogóle działa? Co to za magia jest? Te kapelki się wyginają. No wyginają się. Dobra, czekaj, musimy tam chyba zejść, co nie? No dobra, chodźmy, słuchaj. Tajna baza, no świetnie. Co? No nie, to jest ewidentnie jakaś baza dziewczynki, skoro to jest różowe. Przecież ty byś sobie takiej nie zrobił. Ale ty na pewno o tym nie wiedziałeś? Jakiś tajny wykop pod moim domem się dzieje i ty o nim nie wiedziałeś? No ty o tym powinieneś wiedzieć właśnie. Czekaj, tato. Wchodzimy tam, otwieramy drzwi, na pewno wchodzimy. Jak słaty, na trzy. Nie. Może. No, dobra, trzy, cztery. Ja! Co to ma być? Co to miało być? Małgosiu! Nie wyjdź, dziecko, co ty tu robisz? Co ty robisz? Co to za ekran? Czy ty podglądałaś nas tutaj? Gdzie? Czy tu jest... Mama! Sylwia, my cię widzimy! Mamo! Małgosiu, co to ma znaczyć? Czy ty podglądasz wszystkich w tym domu? A co tu widzisz? A co tutaj widzisz? Co, jakie króliki? Co to ma być? Ty, ona ma podgląd na cały nasz dom. To jest jakiś mały agent, on ma pełen monitoring. Sypialnia jadzi! Sypialnia jadzi, to dlatego Kuba wiedział, że ona... Małgosiu, to jest bardzo niedobrze, tak? Jak dziewczynka w twoim wieku wykopała taką dziurę? Czy naprawdę tobie nikt nie pomagał? Te twoje króliki są jakieś zaczarowane chyba. Tato, one są duże, popatrz na nie. One są strasznie duże. Czy ty masz jakieś... What? Co to jest? Czy... To jest normalne, tato? Ja nie wiem, kto normalny bawi się takimi lalkami jak króliki czy coś. No dokładnie. Małgosia, co? Nie mów. Poczekajcie. Małgosiu, wyjaśnij mi, dlaczego trzymasz króliki za lawą? Masz wszystko tak... Mama, patrz, mama czyta książkę. Mama się zamoliła, mama czyta książkę. Halo, mama. Co, jeszcze jeden królik? Ona nam pokaże jeszcze jedne króliki. O, mama się chyba niepokoi. Dobra, no. Ale to jest fajne, że można mamy podglądać. Może ja też będę mamy podglądał. Nie? Dobra, a ty tylko możesz, tak? Ale słodziaki, jeszcze takiej odmiany. Chodź. Takiej odmiany dużych to ja nigdy nie umiałem zobaczyć. Jakie piękne te króliki są. Jaki słodziak. Zobacz, ja się kto tego... Co to jest? Co jest? Co się dzieje? Małgosia! A nic nie widzę! Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Czy ona nas zamknęła właśnie? Małgosia! 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 Co to ma znaczyć? Ty i królik? Robicie tam takie akcje? Wypuść nas z tego więzienia. Sylwia! Sylwia! Małgosiu, ja protestuję, proszę w tej chwili mnie wyrzucić z tego więzienia. Ty jesteś jakimś najniegrzeczniejszym pieronem na świecie. Czy to jest powrót pieronów? Nie mogę. Jedna z sióstr mojej żony jest takim samym pieronem jak ty nawet w dorosłości. A mowa tutaj o Zuzi. Chyba nie chcesz być taka jak Zuzia. Sylwia, ratunku, ona nas uwięziła. Chcesz być? Sylwia! Jesteśmy w więzieniu tylko dla chłopaków. Chodź tutaj. Sylwia! Nasze YouTube'owe... To jest YouTube'owy koszmar. Jesteśmy w jednym wielkim clickbaicie. Tutaj. O, jest. Idzie. Proszę. My jesteśmy uwięzieni. Małgosiu, proszę, wypuść nas. No mamo, proszę. Daj jej karę, czy coś. Tak, o to jest dobry pomysł. Sylwia, możesz otwierać to. Nie, ale dlaczego zamknęłaś swojego tatę? To tak nieładnie. Jak to tu nie? Ty sami się zamknęli? Króli zamknął? No to nie wypuszczę. O, dziękujemy. Zobacz, Sylwia, co ona robiła. Zobacz, Sylwia, patrz. Zobacz. To są kamery. Ona podglądała nas. Patrz. Podglądała nas, zobacz. Co to jest? Widzisz to? Podglądała nas, patrz. Kurde, króliki przeszkadzają. Uważaj. Dobra, nie. Słuchajcie, koniec. To jest koniec. To jest koniec tego odcinka. Ja nie chcę więcej słyszeć o żadnych tajnych bazach. Co?
Co? Co? Królik spalił. Nie, tego nie było. To wycinamy. Tego nie było w odcinku. Trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę i papa. Jeśli ten odcinek ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, a jeśli zastanawiasz się, jakiego laptopa kupić, to wbij teraz w pierwszy link opisu tego filmu i sprawdź ofertę od X.com i Lenovo. Polecamy! Zobaczy pies, to rodzinka jest best.